Witajcie przed nami kilka obiecanych ćwiczeń w których ponownie wrócimy do naszych formuł z kontekstem tablicowym zapraszam na początku spróbujemy za pomocą naszych formuł tablicowych policzyć silnie silnia przypominam to jest iloczyn kolejnych liczb od 1 do n liczb naturalnych zatem n silnia to jest 1 razy 2 razy 3 aż do n i tutaj mamy pole w którym będzie nasze n. A tu mamy wzór nasz tablicowy, który to liczy. Ale zanim jeszcze do niego przejdę i omówię, to takie dwa rozwiązania nieuniwersalne które działają dokładnie na czwórce i które nie wymagają przynajmniej jeden z nich użycia naszego kontekstu. Oczywiście banalne jest to wszystko tutaj, co teraz pokażę, no bo możemy po prostu wstawić funkcję iloczyn i w ogóle nie zaprzątać sobie głowy naszym kontekstem tablicowym, ale tu chcemy zrozumieć ten kontekst, a nie rozwiązać problem silni. Zatem oczywiście moglibyśmy na przykład zrobić to tak: iloczyn i tutaj atrybuty, argumenty 1, 2, 3, 4 oddzielone średnikiem. No, i to będzie oczywiście 24. Z tym, że jak wstawię tu 5, no to tutaj też musiałbym to reedytować. Zatem takie rozwiązanie, taki wzór nie jest elastyczny. Nie odpowiada nam, żebyśmy tu za każdym razem przy zmieniających się danych musieli modyfikować wzór. No to kompletnie mija się z ideą całego arkusza kalkulacyjnego. Oczywiście możemy też wykorzystać właśnie taką funkcję już o kontekście tablicowym, i tutaj mamy iloczyn. I w środku jest wiersz od 1 do 4. Jak wcisnę Ctrl Shift Enter, to też to będzie 24. Dlaczego? Popatrzcie. Jeżeli sobie edytujemy ten wzór, tutaj jest użyta dokładnie ta sama funkcja, która jest tutaj, tylko tutaj wymieniłem kolejne elementy od 1 do 4. A tutaj, w praktyce, kiedy wcisnę ujęcie tablicowe, stanie się dokładnie to samo. Tyle tylko, że zamiast pisać, 1, średnik 2, średnik 3, średnik 4. Mogę wpisać wiersz od 1 do 4. Jeżeli sobie wcisnę F9 na tym fragmenciku zaznaczonym, to zobaczcie, co się stanie. To jest taka podpowiedź dla nas, informacja, co się kryje w takim zbiorze. Dlatego wiersz od 1 do 4 to tak naprawdę zbiór. 1, 2, 3, 4. Tablica, właśnie. Taki zbiór tablicowy. Zatem, jeżeli użyję w tym wzorze kontekstu tablicowego, czyli CTRL, SHIFT, ENTER, to w praktyce zostanie to zredukowane, czy sprowadzone do pewnej ukrytej, wewnętrznej iteracji, gdzie zostanie to właśnie wykonane. Iloczyn 1, 2, 3 i 4. Tutaj, w tym miejscu, na tym zbiorze od 1 do 4, uruchomi się taka właśnie jakby mechanika, że w to miejsce zostanie włożony ten zbiór od 1 do 4. Pytanie czy tak się stanie, kiedy zwykły enter wcisnę? Enter. Nie. Nie będzie nic takiego. Wtedy o to wstawi tu tylko jedynkę. Czyli zostanie potraktowane tak jakby tylko pierwszą wartością nie jako tablica, tylko jako pierwszy element z tego zbioru, czyli po prostu będzie tu wstawiona jedynka. Dlatego sam enter daje nam wynik 1. Gdybym tu zrobił na przykład od 3 do 7 to sam Enter dałby 3 czyli pierwszy element ze zbioru bo nie jest to kontekst tablicowy czyli do wzoru nie jest włożona tablica zatem kiedy robię tutaj 1 i 4 i Ctrl Shift Enter wcisnę to w praktyce ten iloczyn otrzyma cały zbiór na to wejście no i będzie tożsamy z tym ale znowu jest to rozwiązanie nieuniwersalne ponieważ gdybym tu wpisał 5 no to musiałbym tu reedytować wzór na 5 i jeszcze ujęcie o kontekst tablicowy. Nie chce mi się tego robić. Chciałbym jakiś wzór bardziej uniwersalny. No to spróbujmy z tym bardziej uniwersalnym wzorem. Zatem nasz uniwersalny wzór wyglądałby tak, ale rozbebeszmy go od środka. Po pierwsze, w samej tutaj funkcji wiersz nie mamy bezpośrednio adresu od 1 do 4, tak jak to było tutaj. Tylko mamy. No właśnie, już poznaną wcześniej funkcję adry.pośr, która zamieni tekst, który wygląda jak adres, na prawdziwy adres. Przypomnę szybciutko, że jeżeli sobie wpiszę na przykład coś takiego, 2.8, to to jest dla Excela jednoznaczne z pewnym zakresem wierszy, z pewnym zbiorem od 2 do 8. Zobaczcie też, on o, zaznacza te wiersze tutaj, czyli on to rozumie. Gdybym na przykład zrobił o 2, od a, 2, do powiedzmy g, to też się zaznacza, tylko że kolumny. Dla niego coś takiego jest to po prostu pewien zakres. Zatem mamy do czynienia tutaj tak naprawdę z zakresem, czyli wiersz otrzymuje pewien zakres, a kontekst tekstowy wymusza, by ten zakres był w tym całym iloczynie, który jest jeszcze tutaj tą funkcją zawierającą wiersz. Wtedy będzie traktowane to właśnie jako ten kontekst tablicowy. I teraz chciałbym, żeby tutaj było nie sztywne od 1 do 4, ale od 1 do, na przykład, tego n. Zatem stosuję następujący trik. wpisuję sobie tekst 1. I konkatenuję go z zawartością d, traktując to wszystko jako tekst. Zatem to, co tutaj będę miał wewnątrz naszej funkcji, to jest napis od 1 do 4. Oczywiście, to może być też napis. Od 1 do 5. Tyle tylko, że już. O, widzicie? Tyle tylko, że już nie muszę tego ręcznie przerabiać. Takie ujęcie kopiuje stąd tę piątkę, czy cokolwiek tam się znajdzie. Zatem mamy tekst od 1 do tego n, ale tekst to nie jest właściwy zakres. Natomiast funkcja adryposy zamienia ten tekst 1.2.5 na faktyczny zakres od 1 do 5. A gdy już go zamieni, no to dalej mamy zwykle yy, dokładnie te same rozwiązanie, które było tutaj. Zatem CTRL-SHIFT-ENTER rozwiązuje problem. Gdybym tylko postawił ENTER, to ponownie mam tu jedynkę, czyli tylko pierwszy element z tego zakresu od 1 do 5. CTRL-SHIFT-ENTER rozwiązuje problem. 5 silnia to rzeczywiście 120. 8 silnia i tak dalej. Proste, nie? Idźmy dalej. Drugie zadanie będzie polegało na tym, Iż szukamy par liczb, które są równe, a ściślej, ile takich par jest. Mamy więc jakiś wiersz, to mogłaby być też kolumna i drugi wiersz. I teraz interesują mnie takie pary w pionie, w kolumnach, gdzie obie liczby są identyczne. Chciałbym policzyć wszystkie takie pary. No, nie trudno sobie wyobrazić, tutaj rzucam okiem, widzę, ale to jest tylko ćwiczenie. Wiadomo, te wiersze mogą być bardzo, bardzo y, liczne. Nie tam pięć elementów, ale pięć tysięcy na przykład. No i szukaj sobie wzrokiem. Więc wykorzystamy nasz kontekst tablicowy. Popatrzmy, jaki mamy wzór. Suma. Wewnątrz sum mamy, jeżeli, a wewnątrz jeżeli porównujemy, no właśnie, co? Oda A6 do A6, czy jest równe A7 do E7? Porównujemy zakresy. Czy zakres jest równy zakresowi? Hm. Jak to interpretować? Bo przecież taki zapis jest taki trochę enigmatyczny, bo rozumiem porównać dwie liczby do siebie. Ale dwa zbiory? Jak niby to, jeżeli miałoby interpretować? Otóż w zwykłym ujęciu nijak. Bo jeżeli tu wstawię dwójkę, to nic się nie zmieni, a widzimy, że już kolejna para jest sobie równa. Zatem przy zwykłym ujęciu taki wzór nie ma sensu. On po prostu nie porównuje całych zbiorów ze sobą, tylko porównuje pierwsze elementy. Zatem porówna jedynkę z jedynką, ale już nie porówna dwójki z trójką, trójki z czwórką, czyli ta taka niby wewnętrzna iteracja dla każdego elementu zbioru nie wykona się, tylko dla pierwszego elementu z tego zbioru. Zatem porównane będą ta jedynka z tą jedynką, kiedy oczywiście użyję zwykłego kontekstu. Żeby sprawdzić, że tak jest, to wystarczy sobie ten wzór skopiować tutaj i też zobaczycie ciekawostkę. Tu jest 0. Ten sam wzór identyczny. I tutaj dał 1, a tutaj dał 0. Dlaczego? Ponieważ te zbiory, ten, może inaczej, ten wzór znajduje się w, tym, w tej kolumnie. Zatem w tym wypadku nasza funkcja nie sprawdziła pierwszego elementu ze zbioru, ale taki element, który jest identyczny z tym wierszem. Więc jeszcze, jakby zostało to zawężone, czyli mimo, że porównuję zbiory, to moje, jeżeli porównało sobie elementy z wnętrza tych zbiorów, ale tylko w kolumnie, w której samo się znajduje. No więc to też nie do końca rozwiązanie, o które mi chodzi. No bo, no właśnie, jest takie, że musiałbym teraz ten wzór przeciągnąć aż do końca, żeby dla każdej kolumny tutaj coś policzyć. A ja właśnie nie chcę takiego kontekstu. Ja chcę o ten tablicowy, gdzie będę na pewno miał wynik. Prawidłowy. Widzicie? Tu już narasta odpowiedź. Mam teraz trzy pary równe i to już się zmieniło. No to jeszcze raz, przyjrzyjmy się, co się dzieje. Zatem porównuję zbiory. I kiedy użyję kontekstu tablicowego, to każda para w tym zbiorze, ponieważ zbiory są bardzo podobne, jeśli chodzi o kolumny, tylko się różnią wierszem. Ale właśnie w tych kolumnach nastąpi to porównanie, kiedy użyję kontekstu tablicowego. I teraz co się stanie, kiedy będą równe? To on sobie wstawi jedynkę, a jak będą różne, to zero. W efekcie, te ujęcie takie tablicowe, zobaczcie, co zrobi. Ono mi wstawi, oj, nie tutaj zrobiłem, tylko tutaj muszę zrobić. O, ono mi wstawi taki zbiór, w którym to jeżeli da wyniki 1, 1, 1, 0 i 0. To jeżeli w ujęciu tablicowym da mi 5 wyników, raz, dwa, trzy, cztery, pięć kolumn do porównania, tu są równe, więc będzie dawał jedynkę, tu są równe, da jedynkę, tu są równe, da jedynkę, tu są nierówne, da 0, tu są nierówne, da 0. Zatem do sumy zostanie dostarczony zbiór dokładnie taki. A dlaczego tu są ukośniki? Bo jeżeli zbiór jest w wierszu, to on rozdziela go przy podglądzie ukośnikami, a jeżeli jest w kolumnie to średnikami. Dlatego wcześniej tutaj o, w tym miejscu, jak sobie podglądnęliśmy zbiór, a ściślej o tutaj. F9, uwaga. To są oddzielone średnikami, bo mamy w pionie te narastające elementy. 1, 2, 3, 4. To jest tak jakby kolejne liczby w pionie. Dlatego średniki. A tutaj całe to nasze jeżeli w ujęciu właśnie tablicowym podgląd tego ujęcia jest właśnie pod F9 zwróci nam w wierszu jedynki i zera. Ok? Zatem mamy zbiór i ten zbiór kiedy użyję kontekstowego kontekstowej formuły zostanie po prostu dodany. Czyli to będzie 3. Od i cała filozofia. Myślę, że już powoli łapiecie. A pewnie już załapaliście odcinek wcześniej, ale obiecałem te ćwiczenia, więc robimy. Przejdźmy do następnego. Następne ćwiczonko to takie pytanie. Ile razy w podanym zbiorze wystąpiła liczba maksymalna? Mamy jakiś zbiór, on może być o wiele większy. To tylko przykład. Po pierwsze, pierwsza taka trudność. Co jest maksem? Musimy go znaleźć. Oczywiście możemy posłużyć się funkcją max tak po prostu. No a potem jeszcze trzeba policzyć te wszystkie liczby. No i tak normalnie moglibyśmy użyć po prostu funkcji licz warunki i pewnie byłoby to rozwiązanie lepsze. Licz warunki przypominam. Licz warunki, czyli tak. W zbiorze od A12 do A22, czyli tym zbiorze sprawdzamy, żeby było coś, co jest równe temu polu żółtemu, czyli c12. A co jest w c12? No w c12 jest maksymalna liczba, jaką znalazłem w tym zbiorze. Zatem ta komórka plus ta komórka i mamy rozwiązanie. No, można to też zapisać w jednej, ale tak czy inaczej skorzystać z licz warunki. Ale my sobie skorzystamy ponownie z naszej formuły tablicowej. Przyjrzyjcie się. Mamy taki wzór. Suma jeżeli i w środku pytanie i odpowiedzi 1 lub 0. Bardzo podobny wzór do tego, co wcześniej, ale zrobi nam zupełnie inną robotę. Popatrzcie. W środku mamy nasz zbiór. Czyli tę naszą kolumnę, i porównujemy ją do maksa z tego samego zbioru. Zatem ta wartość będzie zawsze zwracała trójkę. A tu mamy pytanie, czy zbiór jest równy 3? Wiadomo, że jeżeli będę miał tylko zwykłe takie ujęcie formuły, to on nie porówna całego zbioru, tylko jakiś jego fragment. Pierwszy element, ewentualnie element adekwatny do tego wiersza, w którym znajduje się ten wzór. Czyli w tym wypadku dwójkę by porównał do trójki. A więc dałby odpowiedź po prostu 0 i koniec. Zresztą Enter jest 0, widzimy. Ale w ujęciu tablicowym zostanie porównana w takiej cichej, umownej iteracji każda z liczb tego zbioru z maksem. I w efekcie to, jeżeli, tak jak wcześniej, zwróci nam pewien cały zbiór. F9 podejrzy ten zbiór. Zobaczcie, to jest zbiór. Tym razem jest to zbiór tak jakby w kolumnie. 001 01 01 1. Co to znaczy? Jedynka porównana do trójki nie jest równa 0. Dwójka, trójka. O, mamy max. mamy max. Tu mamy max, tu mamy max i na końcu mamy max i wszędzie odpowiednio jest tam jedynka. Zatem te elementy z tego zbioru w naszej kolumnie, które były równe maksymalnej liczbie, to te nam zostawią w tym ujęciu tablicowym, tam jedyneczkę. No, a suma już sobie z tym poradzi, bo suma działa na zbiorach, zatem zsumuję wszystko z tego zbioru. Ctrl, Shift, Enter, Bach, cztery razy wystąpiła liczba maksymalna, w tym wypadku trójka. Jeśli sobie tu wymyślę jakąś ósemkę trzykrotnie, to mam raz, dwa, trzy, tylko musimy wzór przeedytować. A, wzór nie jest przeedytowany, tylko potwierdziłem Enterem. Musimy się cofnąć. No tak przy okazji nie zróbcie tego błędu. Zostawię to, nie będę tego kasował na filmie. O, jak sobie podejrzycie F9, tak jak ja zrobiłem ten błąd, popatrzcie, i wciśniecie Enter, tak jak ja, to zostanie ten zbiór. <gry> Więc trzeba uważać, żeby sobie tego wzoru nie skasować. Po podejrzeniu wzoru F9. Trzeba escape wcisnąć, żeby się nie zapisał. O, i wtedy wróci do tej formuły. I teraz dopiero z formułą zrobimy ten control shift. No i jeszcze raz wpiszemy te sobie tu ósemki. Będą dwie. No i widzimy już, że teraz ósemka jest maksem. I obecnie znajduje. Teraz już są trzy. Wszystko się zgadza. Przejdźmy sobie dalej. A teraz pomnożymy dwie liczby przez siebie. No żadna to filozofia. Można to po prostu pomnożyć. H1 razy L1 i tyle. I jeszcze będę miał założenie wredne, że B musi być całkowite i większe od zera, czyli naturalne dodatnie. No ale to tylko ćwiczenia. Jak pomnożyć dwie liczby przez siebie? Czyli chciałbym, żeby 5 razy dodała się do siebie siódemka, ewentualnie 7 razy dodała się do siebie piątka. Tu mamy taki wzór normalny, z mnożeniem, który każdy zdrowy by wykorzystał, no ale my sobie chcemy utrudnić, żeby zrozumieć nasze formuły. No i co my tu mamy? Tym razem mamy tak. Sumę ponownie. Mamy jeżeli, już to wiemy. Mamy wiersz i mamy adres pośr. I wszystkie te funkcje znamy. Zatem przyjrzyjmy się, co się będzie działo. Przede wszystkim adres pośr tworzy taki tekst od 1 do l1. Zatem co mamy tutaj? Tu mamy tekst od 1 do 7. To jest ta liczba, gdzie jest l1, czy ta druga liczba. I dlatego właśnie chcemy, by była dodatnia, bo wiersze są Numerowane od 1 do jakiejś tam dużej liczby. Zatem y, mogę tu sobie z tej liczby utworzyć zbiór od 1 do 7, który za pomocą adres tutaj pośredni zamieniam na faktyczny zakres od 1 do 7. W ujęciu kontekstowym to, będą, to będzie zbiór 1, 2, 3, 4 aż do 7. I teraz o to będzie właśnie tworzyło ten zbiór od 1 do 7. Tak? I teraz ten zbiór od 1 do 7, będę sobie sprawdzał. Jeżeli ten zbiór jest większy od zera, a w ujęciu kontekstowym, jeżeli ten zbiór będzie większy od 0, to będę każdą liczbę sprawdzał, czy jest ona większa od 0. A więc gdy każdą liczbę sprawdzę, czy jest większa od zera, to jeśli tak, to wstawię moją piątkę. A jak nie, to 0. W efekcie uzyskam zbiór. W którym od 1 do 7 razy będę wstawiał piątkę. Dlaczego? Bo odpowiedź na moje pytanie, które tu była, czyli jeżeli ten zbiór jest większy od zera, będzie zawsze większy od zera, bo to jest zbiór od 1, 2, 3 do 7, a to są zawsze liczby większe od zera. Zatem siedmiokrotnie będę wstawiał piątkę, którą potem dodam sumą. Zatem 7 razy dodam piątkę. Będzie działać. Oczywiście, bez sensu jest w ten sposób mnożyć, ale może to pozwoli Wam te działanie tych formuł tablicowych lepiej sobie zajarzyć. I 35. Gdyby tak zwyczajnie to dać, no to 5. Pierwszy, tylko pierwszy element z tego zbioru, ten został sumowany. No i to nie za bardzo jest to, o co nam chodzi. Ale już w ujęciu tablicowym, proszę bardzo. No to ostatnie ćwiczenie. W ostatnim ćwiczeniu musimy sobie przemnożyć całe zbiory. Mamy taki przykład. Powiedzmy, że mamy jakieś towary i teraz w tym wierszu mamy sztuki tych towarów, a niżej wartość za sztukę. Taki prosty przykład. Chodzi o pewien sposób mnożenia. Oczywiście zawsze klasycznie możemy po prostu pomnożyć to, razy to, enter i tylko przeciągnąć. I będziemy mieli wymnożone dla tutaj każdej kolumny te parę liczb. 12 razy 10. 54 razy pół i tak dalej. No i oczywiście, że tak normalnie byśmy pewnie to zrobili. No ale tutaj przypominam, ćwiczymy kontekst tablicowy. Dobra, więc mamy tu różne takie wzory, które będą być może trochę dziwić, bo użyłem tutaj nie jednego wzoru, ale wielu i niekoniecznie w kontekście tablicowym. Popatrzmy, na pierwszym miejscu mamy coś takiego. Mamy zbiór, pierwszy wiersz, razy drugi wiersz. Przy czym adresy tych zbiorów są usztywnione dolarami, tak aby przy kopiowaniu nic mi się tu nie zmieniało. I teraz zobaczcie, jeżeli taki wzór, po prostu tak jak on jest, wcisnę Enter, to on naprawdę policzył mi tylko to dla pierwszego elementu, a ściślej policzył mi mnożenie tychże zbiorów, ale tylko w kolumnie, w której sam ten wzór się znajduje. Zatem ten wzór skopiowany obok nie zmieni się, bo ma dolary. A mimo to w tym miejscu zachowa się właściwie, ponieważ ten wzór w zwykłym ujęciu, nie tablicowym, z, wymnoży nie cały zbiór przez cały zbiór, tylko tę konkretną kolumnę, w której sam się ten wzór znajduje. Okay? Zatem można użyć takiego mnożenia, przesunąć i to zadziała. Pokazuję Wam te różne sposoby, nie po to, żebyście mieli zakręcone w głowie to, to jak ja mam to w końcu wymnażać, a choćby tak. Pokazuję Wam tylko mechaniki Excela. Tak? Ponieważ są takie różne sytuacje, konteksty, gdzie użycie może właśnie takiego wzoru będzie bardziej wskazane. Okay? Przyjrzyjmy się kolejnym komórkom z obliczeniami. Kolejnej komórce mamy cały czas ten sam wzór, czyli zbiór razy zbiór. Oba te adresy zbiorów są usztywnione dolarami, ale tym razem mamy tu kontekst tablicowy. Widzimy tutaj klamerki. No i ten kontekst tablicowy w takiej sytuacji po prostu się nie sprawdza, bo on pokazuje ciągle mnożenie pierwszych elementów z tych zbiorów, czyli 12 razy 10. Nawet jak to skopiuję dalej, też to będzie pierwszy element. Tu też jest kontekst tablicowy. No więc widzimy, że w takim ujęciu ten kontekst tablicowy, gdybyśmy chcieli zachować Całe zbiory przy, przemnożone przez siebie, usztywnione, to po prostu nie działa. A tu mamy sumę, i tutaj mamy tą sumę policzoną już właściwie z kontekstem tablicowym, jest to suma tych wszystkich elementów. Przy czym, no tutaj te dwa są błędne, ale działa to tak, że sumujemy. A akurat wynik jest dobry, bo sumujemy wprost stąd, czyli to jest zignorowane. Mamy tu sumę wszystkich wymnożeń, bo mamy tutaj tak cały zbiór razy cały zbiór ale w ujęciu tablicowym i suma jak to Ctrl Shift Enterkiem potwierdzę będzie sobie otrzymywała ten iloczyn, ten iloczyn, ten iloczyn i ten iloczyn. Tak, w efekcie taka suma, zobaczmy jeszcze raz to jest ten zbiór razy ten zbiór, jak sobie to F9 zrobię, to mam, popatrzcie, to jest 120, 27, 300 i 234, czyli dokładnie zbiór wymnożonych przez siebie odpowiednio elementów i to już zostanie zsumowane, więc za ta suma jest dobra, bo to sumowałem wprost z i nie, nie sumowałem tego. Zatem tutaj kontekst tablicowy już działa jak najbardziej racjonalnie, zasadnie. Użycie go, wyłączenie go, czyli takie zwykłe dodań w ogóle nie zadziała. Suma nie wie, co ma zrobić z takim wymnożeniem Zbiorów, ale bez kontekstu tablicowego. No, wariactwo w tym momencie dla tej sumy i ona zwraca błąd. Ale Ctrl-Shift-Enter i policzone. W kolejnym wierszu nie usztywniałem naszego wzoru i przy kopiowaniu go w prawo przesuwa się ten wzór, czyli K7N7 przeskoczy na. L7O7 i w tym wypadku mimo że nie mam że jest tutaj kontekst tablicowy to jednak wyniki są dobre dlatego że przesuwa się wraz ze mną cały ten zbiór przy kopiowaniu zatem ciągle jest liczony pierwszy element więc akurat to by tak działało tak normalnie to używajcie takiego mnożenia przy takim problemie, ale tu pokazuje, jak działa ta mechanika, tak? czyli różne takie przypadki wymnażania zbioru przez zbiór z takim kontekstem tablicowym bez, kiedy mam zrusztywnione i kiedy on się zmienia przy kopiowaniu. tak? Czyli ten wzór kopiuje wprost tu i wynik widzimy, już jest właściwy. Bo tutaj mamy zakres też przesunięty. Tak? W kolejnym tutaj położeniu też się zakres przesuwa. I widzimy, że też liczba jest już właściwa. Przy czym tutaj był zakres tablicowy, a tu go nie ma. A mimo to wynik jest właściwy, bo zbiór i tak zwróci wymnożone dwie pierwsze liczby. Pozostałe tu ma, ale i tak je zignoruje. Zatem, czy tutaj jest kontekst tablicowy, czy nie? Kiedy mam nieusztywniony wzór kopiowany, który się tu przesuwa, i tak to działa. Tutaj jest to samo, co jest tu, tylko skopiowane, możemy to przesunąć. O, kopia. Wzór się zmodyfikuje przy kopiowaniu, kiedy nie jest dolarami usztywniony, a mimo to i tak to zadziała. Czyli mnożenie dwóch zbiorów przy przesuwaniu w ten sposób też zrobi robotę. No a tutaj mamy ponownie sumę identyczną jak wcześniej, to tak tylko już skopiowałem dla przykładu. Mogę tutaj zresztą o, zostawić yy, nie kontekst tablicowy, i będzie widać, że niby ten sam wzór, ale już bez kontekstu i nawet. Nie jest prawidłowy w ogóle. Excel nie wie, co z tym zrobić. I te różne przykłady przy tych mnożeniach miały na celu pokazanie Wam, jak to tu się zachowuje, to takie tablicowe ujęcie w porównaniu z nietablicowym ujęciem przy zbliżonych czy identycznych wzorach. Mam nadzieję, że te ćwiczenia pokazały Wam, jak do tego. Naszego tablicowego. Matko chyba powiedziałem to słowo tablicowe tysiąc razy w tych odcinkach. No ale. Cóż poradzić? Mam nadzieję, że to Wam przybliży całe te zagadnienie. Polecam sobie ten plik otworzyć, pobrać z drive'a i tam sobie po prostu coś pozmieniać, pokombinować, jeszcze raz to przejrzeć, poklikać. Tak jest często najłatwiej się nauczyć przez jakiś przykład. Zapraszam już na następną lekcję i trochę obiedzony. w czasie. Życzę miłej reszty dnia.